Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Włodek. Jest mega wcześnie, mam godzinę 7:55, co dla mnie jeszcze jest totalną nocą, ale nieważne. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to ja mam na imię Włodek, jak już wspomniałem przed chwilą, i prowadzę kanał o tematyce beauty. Jest to przede wszystkim makijaż, czasami pielęgnacja, czasami zabieram was ze sobą na różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co was interesuje, to zachęcam do subskrypcji. Natomiast dzisiaj przechodzimy do tematu odcinka i będziemy się bawić długo wyczekiwanym podkładem z Anastasii Beverly Hills wraz z dedykowanym pudrem oczywiście. Jeśli chodzi o podkład, podkład jest dostępny w 50 odcieniach i według producenta ma wodoodporną, długotrwałą formułę o średnim kryciu. Wykończenie jest takie rozświetlające, bym powiedział, a sam podkład jest niewyczuwalny i niewidoczny na skórze. Polecają go dla każdego typu cery, przy czym też mówią, że nie ma konieczności jego pudrowania. Więc tak jak słyszymy, obietnic jest tutaj sporo, natomiast zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawdzać. No i tak jak wspomniałem przed chwilą, mimo że mówią, że nie ma konieczności pudrowania, wypuścili też puder dedykowany dla tego podkładu i w takim najkrótszym odpisie, w jednym zdaniu, to ma być on mega utrwalający, matujący i wygładzający, więc dla mnie super, sprzedane. I ja też bardzo cieszę się właśnie z tego, że oni wydali puder, bo moja przetłuszczająca się strefa T jak najbardziej z niego skorzysta i to będzie dla niej coś pozytywnego, bo myślę, że rozświetlający podkład z mojej i tak już z tłustej strefy T może wyglądać trochę zaświetliście. Zanim przejdziemy tylko jeszcze do aplikacji, to muszę poruszyć jeden temat. I chodzi mi o ten ogromny napis foundation z tyłu podkładu. Ogólnie kiedy Anastasia Beverly Hills zaprezentowała po raz pierwszy ten podkład, to wzbudził on przez ten napis troszeczkę kontrowersji i dużo ludzi było zdziwionych i niezadowolonych z tego ogromnego napisu. Ja należę do tej grupy. Natomiast kiedy Norwina, czyli że kreatorka, czy dyrektor kreatywny Anastasia Beverly Hills powiedziała, że był to ukłon w stronę wizażystów, że po prostu podczas pracy było im o wiele łatwiej się połapać i odnaleźć właściwy produkt, pomyślałem sobie, że jest to stek bzdur. Ja jestem pracującym wizażystą i muszę wam powiedzieć, że i bez tego napisu jestem w stanie w 100% powiedzieć, że jest to podkład. Widzę, że to podkład. Widzę, że to podkład. Ten napis nic mi absolutnie nie daje. Dodatkowo moim zdaniem o wiele wygodniejsze byłoby faktycznie, gdyby w tym miejscu nawet wielkimi literami był narysowany nadrukowany kolor podkładu, żebym nie musiał, wiecie, to już mam takich 10, żebym nie musiał przewracać każdej po kolei buteleczki, tylko ułożyć je sobie w kosmetyczce w ten sposób i widzieć dokładnie każdy kolor. Dodatkowo mam tutaj szklane opakowanie. Wątpię, że jakikolwiek wizerzysta powie wam, że super, świetnie, szklane opakowanie uwielbiamy. One są ciężkie i się tłuką i o ile są takie bardziej luksusowe i lepiej wyglądają, no to po prostu nie jest to w żaden sposób ukłon w stronę wizerzystów. Natomiast cokolwiek by to nie było, opakowanie nie jest ważne, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co jest w środku, jak będzie wyglądało na twarzy i jak się będzie nosiło, więc za chwilkę o tym się przekonamy. Do opakowania pudru nie mam żadnych wątpliwości, żadnych zastrzeżeń. Znaczy tak naprawdę to też nie jest jakieś zastrzeżenie, po prostu chciałem powiedzieć, że to wytłumaczenie, które Norwina dała, dla mnie było trochę naciągane. Natomiast opakowanie pudru jest super, jest bardzo duże, więc mamy tutaj miejsce na pędzel albo gąbkę, jeżeli mamy taką ochotę. I oczywiście ma 25 gram, więc pojemność też jest przyzwoita, nareszcie. A nie tak jak ostatni mój zakup, jeden z takich droższych, Pat McGrath 5 gram. Śmieszne, ale pudro świetne. No więc przechodzimy do aplikacji. Słuchajcie, nie wiem skąd, mam ostatnio sporo suchych skórek, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi przy tym podkładzie. Twarz przygotowałem tylko i wyłącznie przy pomocy kremu nawilżającego. Podkład jakoś bardzo lejący nie jest. Ja swój wybrałem w odcieniu 130N. Jest duże prawdopodobieństwo, że okaże się dla mnie za jasny, bo ostatnio mam problem z wybieraniem za jasnych podkładów. Nie wiem, o co mi chodzi. I oni w filmikach, wszystkich reklamkach używali gąbeczek do jego rozblendowania, więc ja zrobię tak samo, bo podejrzewam, że jest to najlepsze narzędzie dla tego podkładu. Krycie ma być średnie i tutaj w odróżnieniu od Kat Von D, którą testowaliśmy wczoraj, faktycznie jestem w stanie powiedzieć, że krycie jest średnie, bo widzę, że coś tutaj ten podkład kryje. Wykończenie jest bardzo świetliste i w pierwszej takiej dosłownie sekundowej aplikacji podkład mi się bardzo podobał, muszę przyznać. Ładnie się blenduje. W ogóle nie podkreśla mi suchych skórek, które widziałem, że mam trochę. Wygląda bardzo ładnie. Nareszcie jakiś podkład od dłuższego czasu, który
jest ładny, kryje i nie jest, znaczy no jest drogi, ale nie jest przynajmniej tak drogi jak pad, na którą wydałem pieniądze dosłownie z miesiąc temu. Kolor, tak jak wspomniałem, jest dla mnie za jasny, ale cóż, najwyraźniej będę miał dużo podkładów na zimę. Fajnie, bo też da się tutaj budować delikatnie krycie. Tam, gdzie potrzebuję, tak jak go dokładam, to nie ma żadnego problemu z tym, żeby druga warstwa się ładnie przyczepiła do skóry. Ale jestem podekscytowany, podkład jest ładniutki. Nareszcie. No, warto było czekać tyle czasu na podkład od Anastazji. Słuchajcie, na chwilę obecną jestem szczerze zachwycony, serio. Wiem, że on mi się pozbiera na stówę przez to, że jest taki nawilżający, rozświetlający. Wiem, że on mi się będzie pewnie zbierać dość mocno w liniach, natomiast bardzo mi się podoba, jak wygląda na skórze. Wygląda cholernie naturalnie, ma to średnie krycie, które kryje co trzeba, ale nie jest go za dużo. Wygląda na skórze praktycznie niewidocznie, tak jak powiedzieli, i niewyczuwalny jest. Jak na razie zgadzam się ze wszystkimi opisami producenta, co praktycznie nigdy się nie zdarza. Jeżeli on będzie jeszcze długotrwały, tak jak oni opisują, to naprawdę mamy hit. A jeżeli w ogóle się okaże, że jednak nie będzie się zbierać w linie, to w ogóle to będzie mój holy grail. Boże, ale się cieszę w tym momencie, nawet nie ma się pojęcia, zwłaszcza po tym fiasko, jakim była Kat Von D wczoraj. Zachwyconym. No więc tak, teraz bierzemy się za puder, ale z jednej strony być może z tej, a nie, korektor, hello. Mogli wypuścić jakiś korektor swoją drogą, skoro zwłaszcza ten podkład się wydaje być taki dobry. Born This Way, pod oczy, przynajmniej będzie odpowiednio jasny dla tego tutaj podkładu. Już widzę, że mi się zbiera w liniach odmówienia, ale tego się spodziewałem, niestety tak już mam ułożoną twarz i nic na to nie poradzę, ale spróbuję go rozklepać i później ładnie przypudrować i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ogólnie krycie mi się podoba na tyle, że nigdzie poza oczami nie potrzebuję go dokładać, więc super. Tradycyjnie nie jadę z korektorem za nisko, dlatego że, tak jak już zawsze wam mówiłem, nie chcę tutaj zmieniać właściwości podkładu i sprawdzić tylko i wyłącznie to, jak on sam się sprawdza. Może z tej strony nałożę Pat Magrat i nałożę ją puszkiem. Tak jak już wam mówiłem wczoraj, ten puder nie trzyma matu przez cały dzień, więc jeżeli podkład będzie trwały, to nie będzie zasługa tego pudru. Natomiast będziemy mogli zobaczyć właśnie różnicę dzięki temu też w tym, jak się będzie zachowywać ten puder od Anastazji po drugiej stronie. Boże, ja nie mogę z tym pudrem. Zawsze jak go nakładam, to po prostu twarz jest w moment tak perfekcyjna. Nigdy nie przestaną bolewać chyba nad tym, jak mało pad tego pudru nam dała. Ale jest cudowny. No i teraz czas na Anastazję z tej strony. I ona mówi, że możemy do tego opakowania wjechać kąbeczką, więc wydaje mi się, że ma na myśli poprzez to, że jest to też dobry puder do bejkowania. Więc spróbuję to delikatnie zrobić, zwłaszcza w centralnej części twarzy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Również bardzo ładnie, również bardzo wygładzający. Troszeczkę bardziej pudrowy, troszeczkę bardziej się złapał przy nosie, ale może dzięki temu też będzie on trzymać dłużej mat. I podejrzewam, że po jakiejś chwili on się wpracuje w skórę, że tak powiem. Wiecie, jakby złączy z tą skórą i przestanie być taki pudrowo-suchawy. Ale również nie wydaje się w żaden sposób być ciężki. Chociaż ten spad mi, tego nie będzie widać w kamerze, ale ten spad mi się oczywiście bardziej podoba. Plus widzę tutaj ze strony tego takie jest zdecydowane załamywanie światła, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Więc myślę, że ten puder może powodować użyty w nadmiarze odrobinę flashbacku. Natomiast mimo to uważam, że puder również wygląda bardzo ładnie, bardzo gładko. No jedyne co, to mi się właśnie nie podoba takie to załamowanie światła, ale to ja po prostu jestem w tym momencie mega czepliwy, bo puder naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Mamy chyba
kolejny produkt, który jest naprawdę na wysokim poziomie. Anastazja w tym momencie bije pokłony, bo oba produkty bardzo mi się podobają. Jeżeli tylko jeszcze do tego dojdzie trwałość, jestem przeszczęśliwy. Tradycyjnie pierrenę leci pod szczękę, żeby odrobinkę się wykonturować. Zobaczymy, jak się wykańcza twarz na tych produktach. Odrobinka dosłownie. Tradycyjnie nie będę używać rozświetlacza, żeby nie przykłamywać końcowego efektu podkładu i pudru, natomiast biorę moje ulubione róże. Tradycja u mnie ostatnio. I nakładam tutaj w miarę daleko od środka twarzy. Brwi, jak możecie zauważyć, wykonałem już wcześniej. I przy brwiach tradycyjnie użyłem Anastazji Beverly Hills Perfect Brow Pencil i Clear Brow Gel. I teraz wezmę jeszcze taki kontur stick do oczu z Max Factora i najciemniejszy kolor, tak nabiorę sobie na pędzelek odrobinkę i wykonturuję sobie oczy, bo to jest kontur stick do oczu, jeżeli nie powiedziałem tego wcześniej. No więc dobra, tak naprawdę w ten sposób prezentuje się wykończony makijaż i muszę wam powiedzieć, że wygląda przepięknie. Skóra wygląda super, krycie jest idealnie na co dzień. Gdybym chciał, podejrzewam, że mógłbym go pewnie zbudować nawet do mocnego. Naprawdę, jeżeli chodzi o podkład, jestem zachwycony. Jedyne co, to wiem, że on się będzie zbierać tutaj w liniach, zwłaszcza ze strony Pat McGrath, gdzie użyłem jej troszeczkę mniej i gdzie ona jest po prostu troszeczkę mniej utrwalająca. Już widzę tendencję do tego, że tutaj będzie mi się pojawiała kreseczka. Natomiast z tej strony, gdzie jakby bardziej wybejkowałem tą twarz przy pomocy pudru z Anastazji, wszystko trzyma się odrobinkę lepiej i w ogóle nie widzę tutaj tej tendencji do załamowania, ale podejrzewam, że jak tylko moje naturalne tłuszcze będą przebijać przez podkład, to to się zmieni. Aczkolwiek, więc moim zdaniem ten puder jest oczywiście mocniejszy, aczkolwiek no nadal widzę taką odrobinę załamowania światła, ale to jest totalnie nieważne, bo gdybym nałożył to z obu stron, to bym tego nie zauważał. Na chwilę obecną jestem zachwycony. Dzisiejszy test będzie długim testem, ale ma to być długotrwały produkt, więc będziemy widzieć się wieczorem. Makijaż skończyłem o godzinie, nie wiem czy to widać, pewnie nie, 8:15. Więc będziemy się też starali w przeciągu dnia zobaczyć, jak to się wszystko utrzymuje. Oby jak najlepiej, bo idę do szkoły i chcę przed dziewczynami wyglądać flawless. No, trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się już dosłownie za chwilę. Słuchajcie, za chwilę zaczynam zajęcia z dziewczynami, jest praktycznie 10:00. Więc minęło już tak naprawdę 2 godziny. Wszystko jest w stanie nienaruszonym, mat jest na miejscu, nawet mi się jeszcze nie zdążył pozbierać, ale nie mówiłem aż tak dużo. Ale na chwilę obecną, nie zapraszajmy, jest bardzo dobrze. Okej, właśnie zrobiłem dziewczynom pokaz makijażu. Muszę po sobie posprzątać. Wypuściłem je na przerwę. Jeżeli chodzi o podkłady, minęło już kolejne 2 godziny. 12 mamy. Trzymają się bardzo dobrze nadal. Zaczyna mi przebijać sebum przy nosie, ale jest to znośne. Myślę, że zaraz spróbuję to przypudrować. I trochę, jak widzicie, zbierają się w liniach. Nie widzę jakiejś dużej różnicy między pudrami, jeżeli chodzi o utrzymywanie matu. Chociaż mam wrażenie, że pad troszeczkę lepiej trzyma ten mat. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że ze strony Anastazji pudru minimalnie mniej się zbiera. Więc oba pudry mają jakby dla siebie zdecydowane plusy. Ja się spróbuję przypudrować i wracam do pracy. Jedyne co wam powiem, to że minimalnie zaczyna wyglądać ten podkład sucho na brodzie i tak troszeczkę bardziej makijażowo, w widoczny sposób, bo tuż po nałożeniu wszystko wyglądało tak naturalnie, tak i jakby skoro podobnie. Teraz troszeczkę przy brodzie widać, że mam na sobie makijaż, no i przy tych liniach, które się zebrały, no ale ogólnie trzyma się dobrze. Minęła godzina 18, mamy twarz na twarzy już ponad 10, twarz na twarzy, podkład na twarzy już ponad 10 godzin. Jeżeli chodzi o jego trwałość, to jest wyśmienita. Wystarczy go przycisnąć odrobinkę chusteczką, żeby zebrać cały nadmiar sebum. Bardzo ładnie się trzyma, naprawdę bardzo ładnie się trzyma. Jak możecie zobaczyć, moja twarz wygląda praktycznie niezmiennie od tego, jak wyglądała rano. Z jednym minusem, to się pozbierało dość mocno i troszeczkę nam się tutaj przysuszyła broda. Ale poza tym to wygląda bardzo dobrze. Też nie jestem w stanie tego trochę rozprowadzić, więc nie wiem. Nie próbuję, bo boję się, że uszkodzę sobie resztę twarzy, ale naprawdę prezentuje się wszystko aktualnie bardzo, bardzo ładnie, z czego jestem mega zadowolony. Zobaczymy jeszcze pod sam koniec dnia. I patrzcie, tutaj wam chcę jeszcze pokazać, że wisi mój portret wśród kadry szkoły, z czego się mega, mega cieszę. I czas wracać do domu.
No i zobaczymy, jaki będzie werdykt końcowy. No więc hej kochani, jestem już w domu, jest godzina 20:06, czyli że na twarzy mam makijaż tak naprawdę od ilu? 12 godzin co najmniej. I czas porozmawiać o tego, jak ten makijaż wygląda. Przesunę was odrobinkę bliżej i przyjrzę się sobie w lusterku. Nie jest już po tych 12 godzinach tak idealnie, jak było na początku, ale zaraz do tego przejdziemy. No więc to, co możemy pierwsze zauważyć, to to, że oczywiście podkład się tutaj dość wyświeca przy mojej cerze, która jest mieszana, to jest naturalne. Natomiast fajnie możemy sobie to wyświecenie zawsze zebrać. Ja w przeciągu dnia odciskałem go po prostu w najzwyklejszą chusteczkę i zobaczcie, twarz jest z powrotem idealnie matowa. Nie zbiera się ten podkład, nie ściera się on podczas takich poprawek, więc nawet tak naprawdę nie potrzebowałem żadnego pudru, żeby tutaj twarz mogła wyglądać znowu tak w miarę świeżo. I ten podkład, muszę powiedzieć, cały czas wygląda dość gładko, cały czas wygląda dość ładnie, nie znika, więc jestem zdecydowanie jak najbardziej w stanie się zgodzić z tym, że jest długotrwały. Zgadzam się też chyba z tym, że jest taki bardziej wodoodporny i oporny na pot, bo ja się dość dużo pocę, zwłaszcza w środku twarzy, ten pot po prostu przechodzi na zewnątrz, ja go wycieram i wszystko zostaje na miejscu, więc tutaj jak najbardziej plusy, więc ten podkład nie stracił zbytnio nakryciu, nie starł się, tutaj duży plus. Niestety, jeżeli chodzi o linię uśmiechu, no tutaj już on sobie nie daje rady, bo jest on dość mocno zebrany, dodatkowo nie da się go poprawić zbytnio. On tam jak się już zebrał, tak w tych liniach pozostaje, więc tutaj jest malutki minus za to. Natomiast jeżeli nie macie twarzy, która wam to robi, która wam się będzie mocno zbierać w liniach z uśmiechu, to myślę, że możemy na ten fakt przymknąć oko. Ja niestety nie mogę, będę musiał bardziej uważać też właśnie na tą okolicę następnym razem, żeby może to delikatnie mniejszą ilość podkładu tutaj nałożyć lub może w ogóle ominąć, bo poza właśnie tym tutaj miejscem, gdzie się uśmiecham, wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. I jeszcze troszeczkę to wszystko wygląda sucho naokoło brody, ale ostatnio mam ten problem również ze wszystkimi podkładami. Więc tak podsumowując, to ja podsumowuję ten podkład bardzo pozytywnie. Trwałość jest bardzo dobra. Podkład cały czas jest na miejscu, cały czas jest kryjący, nie ściera się przy poprawkach, ładnie można go łatwo zmatowić. Naprawdę powiem wam, że ten podkład jest absolutnie godny uwagi, jeżeli macie na niego ochotę, jeżeli się na niego czujecie, myślę, że będziecie z niego bardzo zadowoleni, jeżeli go przetestujecie, zwłaszcza jeśli nie macie problemu ze zbierającymi się liniami twarzy. Jeżeli chodzi o puder, to moim zdaniem ten puder również jest bardzo dobry, bo trzymał mat przez dość długo, ładnie to wszystko razem wyglądało, ładnie utrwalił mi ten makijaż, bo ten makijaż jest wciąż na miejscu, więc też uważam, że jest dobry. No, myślę, że on nie jest w stanie utrzymać matu przez cały dzień, bo Pat McGrath nie jest w stanie utrzymać matu cały dzień, a zachowywała się dokładnie tak samo na tym podkładzie, więc puder jest dobrze utrwalający, bardzo ładnie wygładzający, matujący, no ale całego dnia przynajmniej przy mojej mieszanej cerze nie daje rady, natomiast jeżeli macie cerę normalną w kierunku suchej, myślę, że to będzie dla was hit, bardzo dobry puder, 25 gram, tak jak mówiłem wcześniej, też jest dobrą pojemnością, więc szczerze, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, jestem fanem tych obu dwóch produktów, moim zdaniem są bardzo fajne, warte uwagi, więc jeżeli byliście ich ciekawi, to zachęcam, żebyście najpierw wzięli próbkę, bo to jest w ogóle, niezależnie od tego, czyją recenzję oglądacie i nieważne jak ta osoba bardzo się zachwyca, weźcie mimo wszystko najpierw próbkę, sprawdźcie, czy to się sprawdza dla was, bo to, że się to sprawdziło dla mnie, nie musi znaczyć, że sprawdzi się też i u was, więc wiecie, przezorny, ubezpieczony, ale jak najbardziej myślę, że warto się tym pobawić. No i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj, cieszę się z tych rzeczy, które mam aktualnie na twarzy, bo fajnie mi się sprawdziły. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że on się wam przydał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawianiu łapek do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!